Drodzy, dzisiejszy odcinek z cyklu Jednoszczepowców. Wszystko o Carmenere. Oglądajcie. Był odcinek o Chile, który cieszył się ogromną popularnością, a jednym z najważniejszych szczepów w Chile jest Carmenere, o którym oczywiście już wtedy kilka słów powiedzieliśmy, tak, ale stwierdziliśmy, że Carmenere zasługuje na oddzielny zdecydowanie odcinek. Rzadko w sumie ja osobiście po niego sięgam. Ja też. To nie jest mój pierwszy wybór. Tak, ale jest to jakiś krewny Cabernet Sauvignon, w związku z tym dosyć istotny w sumie szczep. W Chile jeden z najważniejszych. Flagowy, można by powiedzieć. Więc czemu nie, pomyśleliśmy. No chyba trzeba było jednak mu poświęcić trochę czasu. Trzeba. Zwłaszcza, że to jest fajny szczep. To jest fajny szczep. Po pierwsze, ma zawsze przepiękny kolor. No. To jest taki kolor barszczu wigilijnego. Ma piękny kolor, bo ma też ciemną skórkę, więc łatwo z niego jest uzyskać głęboki, piękny kolor. Po drugie, ma w sobie faktycznie takie cechy aromatyczno smakowe zarówno Cabernet Sauvignon, jak i Merlota. Czyli z jednej strony jest bardzo owocowy, takie maliny, jagody, śliwki. A z drugiej strony ma w sobie taką paprykowość, dokładnie, taką zieloną paprykę, jak w Cabernet Sauvignon, i ma w sobie też pewną taką w smaku gorycz kakao. Świetnie też odpowiada na beczkę. Trochę kwasowości. I przede wszystkim dobrze do jedzenia I taniny bardziej po stronie Merlota, czyli bardziej miękkie niż takie surowe i szorstkie taniny Cabernet. Z opisu no to znowu takie idealne wino do jedzenia, do jakiegoś mięsa, może do grilla, Tak. Carmenere było straszliwie istotnym szczepem bordowskim. Tak. Bardzo, bardzo ważnym szczepem, obok oczywiście Cabernet Sauvignon, obok Merlota, obok Cabernet Franc. Aż przyszła filoksera. I kiedy przyszła filoksera... Czyli w ogóle źródła tego szczepu są we Francji, tak naprawdę. Tak, są różne teorie, ale na pewno jest to jakiś tam krewny, właśnie jak powiedziałeś, Cabernet. To ja teraz powiem o historii. No więc... super popularny szczep w Bordeaux, bardzo ważny szczep bordowski, natomiast był ważny do czasów filoksery. Filoksera to jest taki pasożyt, który w pewnym momencie zniszczył właściwie większość upraw winorośli w Europie i nie zrobiliśmy nigdy o tym odcinka. Nie, a ja sobie tak myślę, że to jest super ciekawy temat, więc zróbmy o tym odcinek oddzielnie. W każdym razie w XIX wieku filoksera zniszczył prawie wszystkie uprawy w Europie, w tym oczywiście uprawy ważnych odmian bordowskich. Następnie zorientowaliśmy się, jak sobie z tym poradzić, i zaczęliśmy szczepić europejską Vitis vinifera, czyli winorość szlachetną, na tak zwanej amerykańskiej podkładce. Więcej o tym opowiemy w specjalnym odcinku. Natomiast okazało się, nie wiem czy wiesz, że Carmenere bardzo źle reaguje na szczepienie na korzeniu amerykańskim. W związku z tym winiarze w Bordeaux po prostu postanowili jednak zrezygnować z Carmenere i przerzucić się na Cabernety. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon i Merlot. Natomiast jeszcze przed filokserą już szczepki, już młode krzaki, krzewy winorośli Merlota, Cabernet Sauvignon oraz Carmenere były wywiezione do Ameryki, w tym właśnie pojawiły się w Chile. Tylko że kiedy w Chile pojawił się Carmenere, Merlot, Cabernet Sauvignon, to okazało się bardzo szybko, że Carmenere zostało pomylone z Merlotem. No właśnie, pomylili z Merlotem. Tak, i przez bardzo, bardzo długi czas. Jakieś 100 lat albo i dłużej nawet. Tak, aż do 94 myśleli. 1990. Badania genetyczne pokazały, że to jest taki w ogóle enolog francuski, Bursico. To jest niezłe. Tak, odkrył i powiedział Chilijczykom: hej, to co sprzedajecie w Europie jako Merlot, to nie jest Merlot, to jest tak naprawdę Carmenere. I to po prostu była niesamowita historia. Ale to jest naprawdę niezwykłe. Co się wydarzyło w międzyczasie? Znaczy ci wszyscy ludzie, znawcy wina, którzy pili tego Merlot z Chile wtedy, mówili: jaka świetna odmiana, super. Słuchaj, pamiętajmy o tym, że jednak szczep trochę inaczej się będzie zachowywał w innym regionie. Carmenere równocześnie bardzo dużo potrzebuje słońca, więc Carmenere w Chile czuło się jak u siebie w domu. Na pewno trochę inaczej smakowało niż w tamtych czasach smakowało w Bordeaux. No i pomyłka zaszła. Wszyscy myśleli, że to są szczepki Merlota. Było sprzedawane, było dalej sadzone jako Merlot aż do lat 90. W każdym razie dzisiaj wiemy, że ten chilijski Merlot to tak naprawdę Carmenere, a chilijscy winiarze zrobili coś bardzo dobrego, czyli ze swojej pomyłki zrobili swoją silną stronę i stwierdzili, że nie będą dalej w to szli, tylko faktycznie, skoro tak dobrze się sprzedawało to Merlot,
to teraz zaczną to nazywać Carmenere i spowodowali, że Carmenere wróciło do łask. Jeszcze tylko powiem, że Carmenere, słuchaj, też pomyłkowo było brane za inny szczep w Chinach. I bardzo dużo Carmenere jest w Chinach. Jest, podobno bardzo dużo Carmenere, tylko oni go, to jest... Jak on się nazywa? Jakoś inaczej Carmenere... Cabernet Gemisch. Tak, Gemisch. Dokładnie. A tak naprawdę to jest Carmenere. Dobrze, no i my mamy dwie buteleczki, dwa Carmenere. Jeden od producenta Ventisquero, rok 2019, Valle del Maipo, i drugi od Los Vascos. 2019 rok też Colchagua, Colchagua. Ale, I tak naprawdę Los Vascos, to zobacz, widzimy, że to jest producent, to jest Domaine Baron de Rothschild Lafite, czyli bordowski producent. A ciekawa jeszcze jest jedna rzecz, wiesz, że w związku ze zmianami klimatycznymi w Bordeaux teraz sadzi się coraz więcej Carmenere, czyli Carmenere wraca z powrotem do Bordeaux. Bardzo różne aromatycznie są. No. To pierwszy jest, bym powiedział, takim idealnym reprezentantem, w sensie dokładnie mi pasuje, podchodzi mi pod to, ten opis, który na początku. A mi drugie. Tak, naprawdę? Tak, dla mnie Carmenere to jest zapach drugiego wina. W pierwszym czuję za bardzo beczkowe nuty, takie trochę tytoniowe. A ja, słuchaj, w pierwszym bardzo wyraźnie poczułem ten warzywny, taki paprykowy. Ale jest papryka, masz rację. Jest tytoń i papryka, taka zgrillowana papryka. Natomiast drugie, dla mnie, ja lubię, kiedy Carmenere jest bardziej po stronie takiego owocu, takiego wręcz, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale takiego błyszczącego takiego owocu. Nie wiem, ale w mojej głowie, wiesz, kiedy piję Carmenere, to mam wrażenie, że piję takie, że to są takie śliczne, błyszczące owoce, takie naprawdę pełne cukru. I to drugie Carmenere tak mi właśnie pachnie, taką dojrzałą, słodką wiśnią, jagodą. No tu jest... Ale i, tu troszeczkę nie ma, ale tu nie ma, i troszeczkę wanilii. Tak, ale tu nie ma w ogóle tych nut warzywnych za to. W tym drugim jest owoc, jest bardzo wyraźny ten... I tu jest ta jagoda jeszcze według mnie wychodzi w ogóle. Borówka, jagoda, coś tego typu. Ale dawno nie czułem tak wyraźnie tego wiesz, zapachu, jakby tej jagody, więc on mnie tutaj dosyć mocno zaskoczył. Szczególnie w porównaniu do tego, jest jakby tak diametralnie inny. Tak, bardzo różne. I czarna porzeczka, ale bardziej tak jak ten liść czarnej porzeczki. To pierwsze ma przecudownie mięciusie ułożone taniny, takie po prostu takie pluszaczki totalne. Tu papryka. Dla mnie to drugie, papryka jest w ustach. W ustach. Tu jest dla papryka, dla mnie... Czyli to jest nos, owoc, a usta papryka. Powiem ci, że w degustacji w ciemno łatwiej byłoby mi to zgadnąć jako Carmenere niż to. Tutaj jest naprawdę ten taki... I również w ustach ta tanina jest taka śliska jakby bardziej, co też mi się kojarzy z Carmenere. Taki jest pewien poślizg w ustach. I też to jest takie by bardziej pikantne. Do grilla rewelacyjne. Tak. Do jakichś nawet grillowanych, no bo ja bez mięsa, ale grillowanych warzyw na warzyw, przykład. Warzyw, tak, absolutnie. No. Również takich marchewka z tą jej słodyczą. To tak, też ale byłoby... cukinia na przykład, cukinia. Wiesz, to jest ta słodycz, a potem jest ewentualnie ta delikatna taka goryczka ze spalenia. Tęskni się za grillem, co? Tęskni się. Ale ogólnie to, co jest charakterystyczne, to jest dla mnie takie wino, właściwie ja rozumiem, dlaczego ono się stało tak bardzo popularne i dlaczego Chile na tym winie wypłynęło. To jest tak przyjazne człowiekowi wino. To jest wino, które cię nie zaskakuje goryczą, chociaż jest tu pewna taka goryczka, zwłaszcza w tym drugim właśnie, w tym Los Vascos. Jest taka pikantność, goryczka w końcówce, taka faktycznie kakao. A to z kolei jest takie bardziej miękkie, pluszowe, przyjazne, ale w ustach beczkowe. Też w Los Vascos też są te owoce. Tak. Ta tanina tutaj jest mniej ułożona, znaczy ja ją tak, jest taka bardziej jednak chropowata w Los Vascos, nie? Tak, ale to też mi się kojarzy, ale jest równocześnie bardziej śliska, a tu jest bardziej pluszowa. Takie różnice. Alkohol. Alkohol czuję bardzo, muszę przyznać, w tym pierwszym winie. Tu jest 14,5 w Los Vascos. A tu jest 13,5, czuję bardziej w... Czuję bardziej Ventisquero alkohol niż w Los Vascos, o dziwo. To jest kwestia może delikatnie coś z temperaturą. Ale tu jest lepsza temperatura tu tego wina, także powinniśmy mniej czuć tu alkohol, a mimo wszystko ja czuję. No ale Los Vascos to miałaś tak, wiesz, dowiezionej. Ja widziałem, że Ola jak ci wiozła, to ona chyba je tak chłodziła całą drogę, słuchaj, wystawiając rękę. Ciekawe, jak długo tak rękę trzymała, prawda? Że jej nie odpadła. VIP butelka, VIP butelka, special delivery, będzie odcinek.
Dzięki. Pa. Pa. Takie jest Carmenere. Uważam, że jest takie energiczne, owoc i warzywo, pikantność, lekka goryczka kakao, świetnie znosi beczkę, trochę często ma nut waniliowych, kokosowych. W tym zdecydowanie mniej tej beczki ja czuję. A ja więcej. Tak? Więcej? A ja w drugiej czuję tak więcej tego. Tak czy siak beczka jest i w jednym i w drugim. Tak, tutaj również producent pisze o beczce, o taninach, delikatnych taninach, nuty dymu, pieprzu, wanilii, dokładnie to, co ja tutaj czuję. Czyli również nawet tutaj producent większą uwagę zwraca na aromaty beczki niż owocu samego. Ja mówię o tym mięsie, o grillowanych grillowane, rzeczach. Grillowane, tak. Fajnie będzie to wszystko szło wszędzie, z dymnymi elementami, tak, wszędzie, gdzie jest jakieś takie połączenie trochę słodyczy z dymnością, bo ten owoc fajnie myślę, że ze słodyczą. Jest tutaj też spora kwasowość, to jest fajne. Tak, taka, ale taka, która po prostu jest balansem dla ciała i dla struktury. Ale ona jest po prostu. Że wyobrażam sobie, że jeżeli jem coś, co jest nawet trochę tłuste, nawet jakbym jakiś makaron jadł taki delikatnie tłustszy, tak, to mogłoby całkiem w porządku. Z grzybami na przykład, albo z truflą nawet. I nie wybierałbym jakiegoś konkretnego rodzaju mięsa. Jak grillując, to właściwie każdy kawałek mięsa byłby. No bo tutaj ważny jest ten element I do steka i do kiełbasy, proszę bardzo. Także idealny. Dobra. Jezu, jak teraz mi w drugim wyszła ta papryka, za to teraz wyszło, ale taka widzisz, normalnie, bo dla mnie to taka zielona, jest... taka zielona papryka, słuchajcie, normalnie jakbym tutaj siedział i bym ją sobie przekroił po prostu, wiecie, jak się gotuje, przekroicie coś i czujecie ten zapach, bo to się, się otworzył to warzywo czy ten owoc i ja, to jest to. To jest warzywo. No warzywo, tak, ale mówię, że niezależnie co, tak, to masz ten buch, taki pierwszy nos i to jest ten... No a powołaj to, a w tym czujesz bardziej wanilię, dym... Ale tu na początku w ogóle tego nie było. No widzisz, ja już to czułam na początku, a ja na początku teraz, tylko owoce czułem, ale za to tutaj tą jagodę... Jagoda jest bardzo. Kochani, jakich jeszcze szczepów nie robiliśmy, a powinniśmy? Właśnie. Napiszcie nam koniecznie w komentarzach, jak widzicie, odpowiadamy na wasze prośby. Może nie zawsze szybko, ale po prostu tematów jest tyle, no jakoś musimy jeszcze że musimy je po prostu jakoś plus tak trochę miksować. Już mamy sami zapisanych, więc jakby gdzieś musimy... Dokładnie. To trochę tak jak dzwonisz do radia i mówisz, czy może ktoś tam coś puści, a ta playlista już jest jakoś ułożona. To i nie dopiero da się za tak godzinę, od razu, słuchajcie, za godzinę. No, więc, a w naszym wypadku za rok na przykład. Nie, no za rok może nie, ale... Tak, piszcie koniecznie. Fajowo. Następne odcinki przy grillu, no to mam nadzieję, że będziemy jednak u ciebie dziś. W Portugalii. W Portugalii, no. Słuchajcie, zapraszam, Tomek. Oj, to będzie wspaniałe. O Jezu, jakiego grilla my tam zrobimy? Oj, tak. Chcecie to obejrzeć? Jeżeli chcecie, to piszcie, to będziemy zachęcać Tomka, żeby przyjechał. A ostatnio gotowaliśmy razem i było niesamowicie, było uważam. Super. Tomek, to, co ja zrobiłem, było świetne. Po prostu, tak. Dobrze, kochani. Całkiem. Ja jakoś tam daję radę. Dobrze, no. Wspierajcie nas na Patronite, bardzo was prosimy. Prosimy was bardzo. Subskrybujcie, polecajcie też innym znajomym, bo słuchajcie, jak widzicie, to jest o winie kanał, ale też nie tylko, o różnych aspektach innych również, więc może być też ciekawe nie tylko dla takich hardkorowych winopijców. Tak. Jeżeli wam się podobało, to łapeczki w górę też, to nam bardzo pomaga. Dzięki, że z nami byliście, pamiętajcie, jesteśmy z wami co środę, zazwyczaj o godzinie 17:00. Zapraszamy za tydzień, dzięki, że byliście w tym tygodniu i pamiętajcie co? Pijcie jak? Odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie zawsze. Tak. Do zobaczenia. Drodzy winopijcy, może jeszcze jest ktoś, kto nie widział odcinka o Chile. Tutaj go znajdziecie. Koniecznie. Obejrzyjcie.